Tak, słucham. Katie, co się z tobą dzieje, moja mała różyczko? Próbuję się z tobą skontaktować od wielu godzin, kochanie. Jestem w Europie, mamo. Zawodowo. Co? W Europie? Mój Boże, och, ileż ja mam dobrych wspomnień z Europy. Niektóre nawet dotyczą twojego ojca, ale wystarczy już tego. Mów, gdzie jesteś, w Paryżu, Londynie, Wenecji? Valadilajny, tak wiem, to trochę na uboczu. Cóż ty tam porabiasz? No wiesz, interesy. Muszę dopilnować przyjęcia starego interesu rodzinnego, który siedzi po uszy w długach. To urocze miejsce, ale dzieje się tu kilka dziwnych rzeczy. Nie mogę ci o tym teraz opowiadać. Oczywiście twoja stara matka jest zbyt głupia, by to zrozumieć. Czasami zachowujesz się tak, jak twój ojciec. Mamo! Katie, nie zgadniesz, kogo wczoraj spotkałam? Mamo, nie mam zbyt wiele czasu. Franka! Mamo, proszę, muszę... Franka Malkowicza, rosyjskiego solistę operowego. Możesz go nie pamiętać. Kiedyś był wielką gwiazdą. Mamo, słuchaj, naprawdę nie mam czasu. Oddzwonię do ciebie. Jest uroczy, jak dawniej. Byliśmy... Mamo, muszę już kończyć. Zadzwonię, obiecuję. Kocham. Och, doprawdy dziękuję. Jednakowoż wstyd mi, że w takim stanie pani mnie ogląda. Brakuje mi wykończenia. Nikt nie znalazł chwili, by zadbać o ostatnie szczegóły. Doprawdy, te czasy. Zapomniano już chyba, jak uprawiać rzemiosło, by godne było miana sztuki. Tak, być może. Z kimże to mam zaszczyt rozmawiać? Proszę wypowiedzieć swoją nazwę identyfikującą głośno i wyraźnie. Nazywam się Kate. Kate Walker. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem model XZ2000, ale zwykle mówią do mnie Oskar. Reprezentuję szczyt możliwości technicznych, jakimi dysponuje niniejsza fabryka. Zostałem zaprojektowany do prowadzenia lokomotywy. Praca niezbyt czysta, ale za to niezwykle ciekawa. Nie wiesz, gdzie mogę znaleźć dokumenty fabryki? Nie mogę precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Zobacz w biurze Anny Vorarlberg nad halą maszynową. Kiedy będziesz już skończony i w pełni działający, to czy pomożesz mi dowiedzieć się czegoś o Hansie? Obawiam się, że nie, Kate Walker. Mam swoje obowiązki. Gdy tylko otrzymam nogi, muszę udać się do pociągu. Maszynista jest tam niezbędny. Czy znasz osobę o nazwisku Hans Vorarlberg? Oczywiście, to on mnie stworzył. Z przykrością stwierdzam, że jeszcze nie miałem zaszczytu poznać mojego stwórcy. Czy wiesz może, gdzie on teraz jest? Nie, Kate Walker, ale z pewnością w jego obecności doświadczyłbym ogromnej metafizycznej satysfakcji. Mówiłeś, że jesteś maszynistą pociągu. O jaki pociąg chodzi? Ależ Kate Walker, czy nie widziałaś jeszcze tego wspaniałego pociągu, który stoi na stacji? A dokąd jedzie ten pociąg, Oskarze? Pociąg jedzie daleko, doprawdy bardzo, bardzo daleko. Czy zabierasz pasażerów? Moim zadaniem jest prowadzenie pociągu oraz unikanie opóźnień. Maszynista szczyci się swą punktualnością. Zgodzę się jednak z tobą, Kate Walker, że pociąg bez pasażerów to właściwie żaden pociąg. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Więcej szczegółów udzieli ci Anna Vorarlberg. Kiedy po raz ostatni widziałeś Annę Vorarlberg? Dokładnie 72 godziny, 32 minuty i 20 sekund temu. Jej nieobecność opóźnia mój proces produkcyjny. Anna Vorarlberg nie żyje, panie Oskarze. Co rozumiesz przez pojęcie nie żyje, Kate Walker? Zepsuta, dezaktywowana, zużyta, zniszczona, wyłączona. Och, to doprawdy przykre. Szkoda, liczyłem na ukończenie mojego procesu produkcyjnego. Czy mogę ci jakoś pomóc?
Ależ oczywiście, koniecznie muszę mieć nogi. Moje ręce to model XZ2003. Moje nogi to XZ2005B. Nie pomyl się, bo model XZ2005A miał kilka żałosnych wad i nie działał poprawnie. Coś w rodzaju błędów, bugów. Automaty nie mają błędów, Kate Walker. Po prostu przejawiają rozmaite fabryczne dysfunkcje motoryczne. Przepraszam, nie wiedziałam. Co mam zrobić, by powstały twoje nogi? Do ich wykonania wykorzystaj linię montażową. Będzie ci potrzebna produkcyjna karta perforowana, na której zapisane są dane mojego projektu. Oto karta mojego modelu. No dobrze, spróbuję. Dziękuję, Kate Walker. Miło było cię poznać, Oskarze. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Tak, Kate Walker. No spójrz, to tutaj, zobacz. Ale tu jest tak ciemno. Nie bój się, wziąłem z fabryki lampę. Dziewczyny, naprawdę tchórze. Zobaczymy, jaki ty będziesz mądry, gdy tata zauważy, że wziąłeś bez pozwolenia jedną z jego lamp. O, przez ciebie cała się ubłociłam. Anno, patrz. Patrz. Widziałam już takie malunki w książce. Wyglądają jak... Anna, przysięgałaś. To jest nasza tajemnica. Spójrz, tu jest coś na górze. Han, przestań. To jakby zabawka. Rany, muszę ją mieć. Poświeć mi tu. Ale Hans, tam jest za wysoko. Hans, uważaj. Nie powróciliśmy do jaskini, a ja po dziś dzień nie straciłam naszego